Turków. Finlandia. Przez błąd człowieka do Bałtyku trafiło 35 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Środa, 13 listopada 2019 roku. Około 35 tysięcy metrów sześciennych ścieków trafiło do Bałtyku z oczyszczalni w Finlandii. Do incydentu doszło w zeszłym tygodniu, a informacja o nim została podana do wiadomości publicznej na początku tego tygodnia. Powodem wycieku był błąd w trakcie remontu sieci kanalizacyjnej. Wyciek 35 tysięcy metrów sześciennych ścieków trafił najpierw do rzeki Reisio w Finlandii z oczyszczalni dla regionu miasta Turku na południowym zachodzie kraju. Ścieki z przepompowni trafiały bezpośrednio do rzeki już od początku minionego tygodnia, a problem został zauważony w piątek. Informacje do wiadomości publicznej podano jednak dopiero na początku tego tygodnia. Jak wyjaśniono, do incydentu doszło w wyniku błędu ludzkiego. W trakcie przeprowadzania remontu sieci kanalizacyjnej wykonawca podłączył linię ściekową do niewłaściwej studzienki. W komunikacie miejskiej oczyszczalni w Turku TSP przekazano, że wyciek stanowi około 40% średniego dziennego przepływu oczyszczalni. Szczęście w nieszczęściu. O wycieku zostało powiadomione Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu oraz Środowiska Ili Keskus w Finlandii oraz lokalni urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska. Według ekspertów wyciek nieczystości był poważny, ale szczęściem w nieszczęściu było to, że zdarzył się o tej porze roku. Inspektor Ili Sanna Kipina Salokanel oceniła, że w sezonie letnim, w porze wakacyjnej, skutki zdarzenia byłyby poważniejsze. Jak powiedziała inspektor, ścieki, które dostały się do rzeki, nie będą miały na nią większego wpływu, podobnie jak na jakość wody pitnej. Tłumaczy to tym, że spłynęły od razu do morza. W sobotę i poniedziałek pobrano pierwsze próbki wody z rzeki oraz obszaru morskiego. Dyrektor oczyszczalni, z której wyciekły nieczystości, Mirwa Lewomaki, oświadczyła, że jej przedsiębiorstwo bierze na siebie odpowiedzialność za możliwe konsekwencje wycieku. Mają zostać przeprowadzone rozmowy z podwykonawcą, a władze ustalą, kto odpowiada za skutki środowiskowe.